Jak ja bym teraz z panem rozmawiał i pan mi zadaje pytanie, ja zaczął odpowiadać takim wysublimowanym językiem artyleryjskim i zaczął panu mówić o stosunkach zamiany, widłach bocznych, zadaniu geodezyjnym, zwykłym, odwróconym i tak dalej, no to by pan powiedział albo brał coś, albo jest jeszcze na bombie. To właśnie liczba rakiet przesądzi definitywnie o przebiegu kontrofensywy i przebiegu dalszych działań na terenie wschodniej i południowej Ukrainy. Powiem jedno, Huta Stalowa Wola ma jedną z najlepszych lufowni w Europie. Amerykanie mówią one shot, one killed. No i tak to wygląda. Jedna rakieta trafia w cel. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysów, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. I kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Tą akcję oczywiście również wspieramy, a polega na tym, że 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu, a więc dwa kciuki i podwójne super. Proszę Państwa, dzisiaj odcinek, w którym znowu będą Państwo mogli spojrzeć na wojnę na Ukrainę, na Ukrainie z perspektywy praktyka. A więc, drodzy Państwo, nasz gość jest wyjątkowy i wyjątkowy też jest dzisiejszy program, bo jutro jest 150. dzień wojny. Tak, 150. dzień wojny na Ukrainie, a moim gościem jest generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Czołem, panie generale. No, witam ponownie, panie redaktorze, witam ponownie państwa. Panie generale, ostatnio żeśmy trochę mówili o teorii, to dzisiaj o praktyce. No ostatnio i o tym, ale dzisiaj to chyba będzie tylko o praktyce. No głównie o praktyce, bo rzeczywiście to było niesamowite, że podczas naszej ostatniej rozmowy powiedział pan, jakie możliwości mają HIMARSy. No bardzo w tempo był ten wywiad, bo teraz widzimy, że to co pan mówił sprawdza się na polach bitew. Panie generale, czy jest pan gotowy na rozmowę? Jak zawsze. Mimo, że nie służę już w siłach zbrojnych, ale gotowy jestem. Okej, super. Panie generale, to zanim zadam panu pierwsze pytanie, to jeszcze tradycja naszego kanału. Czekając na spóźnialskich, będę mógł podziękować wszystkim widzom, dla których ten program szykujemy. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że wspieracie historię realną. Dzięki waszemu wsparciu możemy działać tak prężnie, jak obecnie i utrzymać niezależność. Wspierać nas możecie na Patronite, na YouTubie wystarczy nacisnąć wesprzyj, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, książki, kubki i koszulki Red is Bad, specjalnie dla nas przygotowane. Panie generale, a więc kiedyśmy ostatnio rozmawiali, porównał pan siłę takiego zmasowanego uderzenia HIMARSów do bomby atomowej. Czy to jest... Małej taktycznej, żeby być już precyzyjnym, żeby ktoś zaraz mnie nie posądził, że po prostu nie mam żadnego pojęcia o efektach jednego i drugiego. Jasne, małej taktycznej, ale proszę powiedzieć, czy to jest ten game changer, czy to jest ta Wunderwaffe Ukrainy, no bo widzimy, że to co robią HIMARSy od dobrych paru dni, czy nawet tygodni na Ukrainie, to jest po prostu jakiś kosmos. Szanowni Państwo, ja pozostanę przy game changer od samego początku, jak tylko pojawiły się wiadomości, doniesienia o tym, że i Ukraina, i Polska będą zwiększały zaangażowanie środków artylerii rakietowej i środków ogniowych wojsk rakietowych. Wtedy pozwoliłem sobie na wygłoszenie takiej opinii, że w przypadku wojny na Ukrainie będzie to właśnie ten game changer, który przyczyni się do tego, że wyrzutnie HIMARS działające szczególnie na wschodniej Ukrainie będą mogły zapewnić sobie swobodę manewru przez to, że będą poza zasięgiem tych podstawowych środków ogniowych strony rosyjskiej. Przy założeniu, że Ukraina dalej jest zasilana informacjami z targetingu, szczególnie tutaj mówimy o targetingu tym pochodzącym ze źródeł satelitarnych i lotniczych, jak również z bezpilotowych systemów powietrznych, są w stanie bardzo szybko prowadzić precyzyjne uderzenia rakietowe na wybrane kluczowe elementy infrastruktury, które znacząco zdezorganizują działania Federacji Rosyjskiej. Dlatego też dalej uważam i będę uważał, że jest to game changer.
Dobrze, zaraz o szczegółach tych rzeczywiście niesamowitych rakietowych uderzeń na zaplecze rosyjskie i o ich efektach zaraz porozmawiamy, ale najpierw trochę faktów. Jest tych hajmarców obecnie 12. Teraz Pentagon zapowiedział, że dodatkowe 4, razem 16. I ktoś może powiedzieć, kurczę, o czym ten Zychowicz z panem generałem rozmawia? Co to jest dla takiej wielkiej wojny, która toczy się na tak olbrzymim froncie, jakieś tam 16 wyrzutni? Panie generale, dużo czy mało? No, to jest trudne pytanie. No, odpowiedź, biorąc pod uwagę w tej chwili, co się dzieje, no, jest to liczba, która już pozwala zmieniać przebieg działań na tym poziomie taktycznym, czyli tej walki w bezpośrednim kontakcie. Chciałbym skierować uwagę wszystkich tych, którzy nas oglądają, na to, że taki środek ogniowy jak wyrzutnia HIMARS nie jest przeznaczony do prowadzenia ciągłej działalności ogniowej. To nie jest typowa armata czy typowa haubica, która gdzieś tam sobie stoi w lesie, wychodzi na wyznaczony rejon, czy w ogóle w tej chwili przy pozycjonowaniu w czasie rzeczywistym wyłania się na skraj lasu, oddaje określoną liczbę pocisków, zazwyczaj są to 2-4 pociski, żeby ten czas przebywania i realizacji zadania ogniowego był jak najkrótszy i się chowa. Wyrzutniami typu HIMARS, tak jak powiedziałem wcześniej, wykonujemy uderzenia na szczególnie istotne obiekty. To są z punktu widzenia strategicznego i operacyjnego. Nie strzelamy do czegokolwiek, co się pojawi gdzieś tam w zasięgu środków rozpoznania. Używamy je tylko w wybranych, ściśle wyselekcjonowanych momentach prowadzenia działań taktycznych i działań operacyjnych po to, żeby zmieniać przebieg tych działań na naszą korzyść. Oceniając to z punktu widzenia artylerzysty, byłego szefa wojsk rakietowych i artylerii, oczywiście jest ich za mało. Ja powiedziałem, że powinno być ich około 80-90. Minister Obrony Narodowej Ukrainy niedawno powiedział, że do skutecznego przeprowadzenia działań kontrofensywnych potrzeba jest około 100. To mamy jeden warunek konieczny, który zdecyduje o dalszych losach wojny na Ukrainie. Drugim kluczowym parametrem, który ja cały czas podkreślam, jest nie liczba wyrzutni, a liczba rakiet. To jest kluczowe, szanowni państwo, bo to właśnie liczba rakiet przesądzi definitywnie o przebiegu kontrofensywy i przebiegu dalszych działań na terenie wschodniej i południowej Ukrainy. Jeżeli Zachód będzie dostarczał tych rakiet dużo, a na dobę walki sądzę, że jedna wyrzutnia powinna mieć co najmniej jedno załadowanie, czyli 6 rakiet. Jeżeli mówimy o tych rakietach krótkiego i średniego zasięgu, biorąc pod uwagę oczywiście możliwości HIMARS-a, i ze 2 rakiety, tutaj mówimy o rakietach ATACMS, które mogą razić cele na odległościach do 300 km. Mówi się, że już nawet do 500 km. Tak, o te rakiety zaraz spytam, ale to jest 16 razy 6, sobie zapisałem, tak? No to już nie jest tak źle, to jest niezła siła ognia. Natomiast... Ale pan weźmie to teraz 6 razy 100, to jest 600 rakiet dziennie. No tak, ale to jest tak zawsze, panie generale, między marzeniami a rzeczywistością, nie? Trzeba radzić z tym, co się ma, ale wyniki są imponujące. Według niektórych źródeł 30, a według niektórych nawet 50 super ważnych celów rosyjskich zostało na zapleczu frontu zniszczonych. To są centra zaopatrzenia, składy amunicji, centra dowodzenia. Proszę powiedzieć, no to jest chyba imponujący wynik, prawda? Jest to imponujący wynik, to świadczy o tym, że Ukraińcy bardzo szybko opanowali sztukę posługiwania się tymi wyrzutniami. Dysponują targetingiem w czasie rzeczywistym, mają spełnione wszelkie możliwe warunki do tego, żeby prowadzić bardzo precyzyjny ogień z tych wyrzutni. Nie zapomnijmy, że tutaj mówimy o zabezpieczeniu meteorologicznym, o zabezpieczeniu balistycznym, technicznym, topogeodezyjnym. Tego jest kilka rzeczy, ja nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo
bo bym zanudził Państwa, bo to bardzo specyficzne obszary, które to niekoniecznie każdy jest zainteresowany tym. Posługują się bardzo sprawnie, wiedzą dokładnie, że działalność ogniowa z wyrzutni HIMARS musi być prowadzona bardzo szybko i wyrzutnia znika. Ja śledziłem komentarze po tym krótkim filmie, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia, jak HIMARS otwiera ogień z drogi asfaltowej. Tak, szanowni państwo, tak polskie kraby też tak działają. On wcale nie musi zajmować stanowiska ogniowego, bo wyrzutnia czy armatochaubica krab jest w stanie w bardzo krótkim czasie, w dowolnym momencie przemieszczania się zatrzymać na chwilę, automatycznie wycelować lufę czy pakiet startowy i oddać celny ogień do obiektu, który przyszedł jako cel. Panie generale, czy coś pan wie na temat tego, żeby Ukraińcy stracili którąś z wyrzutni HIMARS? Nic na ten temat nie wiem. Śledzę różne serwery, nie tylko polskie, ale i zachodnie. Na ten temat nic nie było, bo jeszcze raz powtarzam, oni bardzo umiejętnie się tym posługują. Co nie znaczy, że polskimi krabami się nie posługują umiejętnie. Tak, to nikt nie powiedział, że krab jest nieśmiertelny, natomiast krab jest zupełnie innym rodzajem i typem pojazdu, jest gąsienicowy, ma zupełnie inną masę, jest wolniejszy i jest zdecydowanie większy, jest łatwiejszy do trafienia. No poza tym krab to artyleria lufowa, a HIMARS to artyleria rakietowa. Tak, no więc artylerię rakietową i rakiety, tak. Tak jest, dobrze. To dlaczego zapytałem o to, czy stracili, bo to jest bardzo intrygujący wątek. Dowódca Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na froncie ukraińskim powiedział swoim żołnierzom, że absolutnym priorytetem jest zniszczenie tych diabelskich amerykańskich wyrzutni, które takie spustoszenie robią. To już było dobrych parę dni temu. No i co? Żadnych efektów. I proszę powiedzieć, czy to wynika z różnicy zasięgu? To znaczy, że po prostu HIMARS jest na tyle, ma dłuższy zasięg niż wszystko, czym dysponują Rosjanie, że mogą sobie tam bezpiecznie tego używać. Jaki tego zasięg jest tych rakiet? Po pierwsze tak, absolutnie mają zupełnie inny zasięg. Zasięg zależy, panie redaktorze, szanowni państwo, od tego, jakiego rodzaju rakiety użyjemy. Zgodnie ze specyfikacją zasięgi HIMARS-a liczone są od 40 do 300 km. W zależności od typu rakiety, jaki zostanie załadowany do pakietu. W tej chwili z tego, co można w mediach znaleźć, Ukraińcy posługują się tymi rakietami na średnim zasięgu, czyli strzelają gdzieś na 120-150 km. Oceniam, że nawet strona amerykańska dostarczyła im rakiety typu GMLRS, czyli te naprowadzane Guided Multi Launch Rocket System. I dlatego też taka skuteczność. Natomiast wracając do pańskiego pytania, czy te 16 to jest mało, czy dużo, czy w sam raz. Dlaczego Rosjanie mają problem ze znalezieniem i zniszczeniem? Właśnie dlatego, że tych wyrzutni jest mało i nie wiedzą, gdzie one są. Kuriozum sytuacji polega na tym, że czym więcej tych wyrzutni będzie, tym, no mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, ale należy liczyć się z taką możliwością, że jednak Rosjanie gdzieś te rakiety, te wyrzutnie namierzą i będą próbowali za wszelką cenę zniszczyć taką wyrzutnię, no bo wtedy będzie to dla propagandy Kremla niesamowity dowód na ogromny sukces i zniszczenie zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego sprzętu. Przy mniejszej liczbie jest to bardzo utrudnione, jeżeli Ukraińcy, wszystko wskazuje na to, że to robią, zachowują reżimy utajnienia łączności. Niewielka grupa decydentów wie, gdzie te wyrzutnie są. Jeszcze mniejsza grupa decydentów wie, do czego mają strzelać. Dlatego suma tych wszystkich czynników powoduje tą tak zwaną synergię, która przyczynia się do tego, że zlokalizowanie takiej wyrzutni dla Rosjan jest wręcz niemożliwe. Przy takiej długości odcinka frontu 16 wyrzutni operujących, każda z nich operuje w innym regionie, w innym obszarze, jest to wręcz niemożliwe.
No tak, i to jest to, a ja chciałem powiedzieć, że, nie, że Amerykanie też pewnie boją się, żeby broń Boże to nie wpadło w ręce Rosjan na przykład, żeby nie... Absolutnie, trzeba robić wszystko, żeby to nie wpadło, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie, procedury przewidują wysadzenie, bynajmniej wysadza się te zasadnicze elementy wyrzutni, czyli radiostacje, system kierowania ogniem i systemy wycelowania pakietu. Tak. To się wysadza, to jest super, czyli elektronikę. Oczywiście, dobrze, to teraz panie generale efekty, bo może to jest zbieg okoliczności, a może nie, no bo tak, ja to sobie tak w głowie układam, najpierw Rosjanie nacierali, zdobyli Siewierodonieck, zdobyli tam Lisiczańsk, no szli naprzód, potem media doniosły o tej po prostu Armagedonie wywołanym przez Hajmarsy na rosyjskich tyłach, a potem nagle Rosjanie rozpoczęli coś, co nazywa się pauzą operacyjną i w zasadzie stanęli w miejscu. Dochodzi do tutaj informacji, że ich postępy są mikroskopijne w ostatnich dniach, nie są w stanie zdobyć Bachmutu, Siewierska, innych miast, które sobie wyznaczyli jako kolejne cele operacji. To co, czy jest to zbieg okoliczności, czy pan myśli, że to jest właśnie efekt tej kompletnej dezorganizacji zaplecza w wyniku ostrzału z Hajmarsów? Panie redaktorze, żeby zachować tempo działania, duże tempo działania, trzeba mieć określoną liczbę środków walki, w tym też środków ogniowych. Środki ogniowe, czy to będzie lotnictwo, czy wojska rakietowe, czy artyleria, czy pododdziały czołgów, nieważne, one stwarzają warunki do tego, żeby ta część zgrupowania wojsk, zazwyczaj są to wojska lądowe, weszła i zrealizowała zadanie, czyli zajęła miejscowość, osiągnęła jakiś cel, zajęła jakiś rejon, który jest kluczowy, przyczółek i tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do meritum, jeszcze raz, środki ogniowe, w tym też drony, stwarzają warunki. Jeżeli teraz doszło do sytuacji, i ja o tym też kilkukrotnie mówiłem, że Ukraińcy umiejętnie posługują się terenem. Wpuszczają Rosjan w teren, który jest trudno dostępny, gdzie możliwości manewrowe ciężkiego sprzętu są bardzo ograniczane. W nomenklaturze to się natowskiej to się nazywa no-go albo slow-go. I tam mają warunki do tego, żeby zatrzymać i częściami niszczyć wybrane elementy zgrupowania uderzeniowego Federacji Rosyjskiej. W momencie, kiedy otrzymali takie narzędzie, jakim jest HIMARS i zestaw rakiet do tego, Ukraińcy są w stanie odcinać drugie rzuty i odwady od możliwości wprowadzenia ich do walki, przez co zatrzymali. I to jest jeden z warunków koniecznych do wykonania kontrofensywy. Odciąć drugie rzuty i odwody, przeciąć linię zaopatrywania logistycznego, czyli brak jest możliwości dostarczenia paliwa, brak możliwości dostarczenia amunicji, brak możliwości dostarczenia żywności i tych podstawowych środków bytowania dla żołnierzy. W ten sposób Ukraińcy doprowadzili, że to małe tempo, od samego początku tej wojny, bitwy o Donbas, tempo działań Federacji Rosyjskiej było niewielkie i ono w tej chwili jest zerowe. Przy założeniu, że Ukraińcy zostaną dalej wzmacniani ilością HIMARS-ów i przede wszystkim znaczącą ilością rakiet, o których mówiliśmy, że trzeba przewidywać minimum 6 rakiet na dobę walki, na wyrzutnie, za chwilę dojdzie do rozpoczęcia kontrofensywy. Ukraińcy muszą to zrobić szybko. Czym dłużej będą zwlekali, tym więcej czasu dają Rosjanom na to, żeby Rosjanie mogli wprowadzać nowo mobilizowane czy odtwarzane jednostki do walki, co jest niekorzystne dla Ukraińców. Panie generale, śmieszna historia. Chyba ktoś właśnie myje okno z drugiej strony, tak widzę, bo pojawiła się jakaś myjka, ale nieważne. Myją. Myją, dbają o pana.
No nie, no, dbają o budynek, nie o mnie. A, no ale pan jest w tym budynku. Dobrze, panie generale, zanim przejdziemy do możliwości kontrofensywy ukraińskiej, bo to też jest połączone z HIMARS-ami, tu przygotowałem, myślę, że ciekawe pytania, to jeszcze dwie sprawy dotyczące tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. To wiadomości na temat tego, co Rosjanie mają, rzeczywiście są, czy czego coraz mniej mają, może powinienem powiedzieć, ciekawe. O, jeden bardziej poprawne. Tak. 50-60% rezerw broni pancernej stracili. Amunicji olbrzymią ilość, uwaga, drenują Białorusinom ich magazyny z bronią, bo nie mają z czego strzelać. To jest szok, no ale to jest chyba właśnie skutek tego, że te HIMARSy zniszczyły olbrzymie składy amunicji, które znajdowały się na zapleczu frontu. Widzieliśmy te punktowe uderzenia i po prostu nie ma co pakować do tych armat rosyjskich, które do tej pory mieliły siły ukraińskie, nie? Dokładnie tak. Ja też podczas poprzedniego naszego spotkania mówiliśmy o tym, że to właśnie trzeba poprzez takie uderzenia adekwatne, wyprzedzające, niszczyć te elementy, które mogą odgrywać decydującą rolę w tym, czy te cele, które sobie postawiliśmy, zostaną zrealizowane. Wiemy dobrze od samego początku, czyli od 24 lutego, że zabezpieczenie logistyczne, to szeroko pojęte w przypadku Federacji Rosyjskiej, no to jest totalna porażka. Długość linii odcinka frontu, czyli ta praktycznie północna, wschodnia i większość południowej granicy Ukrainy, to jest zdecydowanie za długo do tego, żeby rozmieścić tak elementy wsparcia logistycznego, które w sposób ciągły będą zaopatrywały wojska będące w kontakcie z przeciwnikiem. Dodatkowo jeszcze wiemy, że Rosjanie przyjęli taktykę użycia batalionowych grup taktycznych, które w bardzo dużym rozproszeniu porozchodziły się i nagle się okazało, że nie mamy środków do walki. A żeby walczyć, utrzymać tempo działania, to trzeba mieć amunicję, paliwo, ale też trzeba mieć drugie rzuty i odwody, które natychmiast wejdą, jeżeli sytuacja działa na moją niekorzyść. Rosjanie w tej chwili tego nie mają. Ukraińcy wyciągają bardzo szybko wnioski z tych działań, które dotychczas mieliśmy. I zaczęli na szczęście uderzać właśnie w te kluczowe elementy typu składy amunicji, składy paliwa, stanowiska dowodzenia, mosty, węzły drogowe, węzły kolejowe. Ja wiem, że za chwilę może się rozpocząć dyskusja, no ale niszczą swoją infrastrukturę. Tak, niszczą swoją infrastrukturę, ale lepiej jest zniszczyć tą infrastrukturę i odzyskać utracone terytorium, niż dalej brnąć w oddawanie kolejnych kilometrów kwadratowych własnego terytorium. Takie jest moje zdanie. Ja myślę, że to jest jasne. Natomiast, no bo co im po tym infrastrukturze, jak to będzie w Rosji, prawda? Albo w jakiejś republice bananowej. I oni z tego będą korzystali. Dokładnie. Okej, okay, to teraz ostatnie pytanie, zanim przejdziemy właśnie do tej ofensywy, czy też kontrofensywy ukraińskiej, która zapładnia naszą wyobraźnię i wywołuje rozmaite dyskusje. No to jeszcze ostatnie pytanie. Ukraińcy poinformowali, że to jest 100 na 100, czyli każdy odpalony HIMARS trafia. I proszę mi powiedzieć, czy to jest trochę tak umówione z producentem na zasadzie, że trzeba pochwalić, czy to jest po prostu taka propaganda, czy rzeczywiście ta broń jest tak piekielnie i niesamowicie precyzyjna, że a, zawsze trafia w cel, b, nie da się jej zestrzelić. Zacznijmy od B. Jest ją bardzo ciężko zestrzelić, bo te rakiety poruszają się na torze balistycznym z dość dużą prędkością, więc nasycenie środków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych by musiało być bardzo duże, biorąc pod uwagę fakt, że Rosjanie nie mają zielonego pojęcia, skąd te rakiety nadlatują i w co Ukraińcy będą uderzali. Tutaj są praktycznie bezradni. Ta sytuacja
w mojej opinii długo się nie zmieni. No, ona może delikatnie, wracając do początku naszej dyskusji, ona może delikatnie zmienić się na niekorzyść Ukraińców, jeżeli tych wyrzutni znacząco przybędzie i Ukraińcy za wszelką cenę będą chcieli stworzyć sobie warunki do tego, żeby wykonać kontrofensywę. Powinni uniknąć takiego podejścia, że za wszelką cenę wykorzystujmy. Nie. Zróbmy to, niech oni to zrobią na zasadzie bardzo selektywnego, przemyślanego targetingu, który pozwoli na stworzenie warunków, w których strona rosyjska nie jest w stanie podciągać czegokolwiek. To, co jest w tej chwili na linii styczności wojsk, za chwilę zostanie praktycznie bez żadnych środków do walki, czyli nie będzie paliwa, nie będzie amunicji. I Ukraińcy wtedy mogą, no nie powiem swobodnie, bo absolutnie tak nie będzie, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu wykonać kontrofensywę. Wracając do A. W tej chwili technologia poszła tak daleko, że nawet pocisk artyleryjski jest w stanie uderzyć na tej donośności 40 i więcej kilometrów, bo już są pociski, które latają też na 80 kilometrów, z bardzo dużą dokładnością. To nie jest propaganda producenta, że Lockheed Martin za wszelką cenę z Raytheonem chcą jak najwięcej tych wyrzutni sprzedać. Absolutnie nie. W tej chwili dopracowano tak systemy tutaj trakowania na torze balistycznym, jak też w ostatniej fazie, czyli jak on schodzi z tej górnej wierzchołkowej i idzie już w kierunku do celu, są wprowadzone takie rozwiązania technologiczne, które, no ja nie chcę o nich głośno mówić, bo przecież nie tylko my oglądamy, mówię my Polacy, ale jestem więcej niż pewien, że inni też to oglądają. Te urządzenia wprowadzone do tych nowoczesnych rakiet pozwalają na to, żeby z kilkumetrową precyzją, a wręcz pierwsza Amerykanie mówią one shot, one killed. No i tak to wygląda. Jedna rakieta trafia w cel. No maksymalnie się strzela dwie rakiety. I proszę zauważyć, że dlatego są wybierane takie obiekty do rażenia, jak składy amunicji, składy paliw, stanowiska dowodzenia, bo jeżeli nawet ta rakieta nie trafi bezpośrednio, na przykład węzeł, gdzie mamy szczególnie wybrany obiekt, na przykład pojazd, na którym są zainstalowane radiostacje cyfrowe i ona uderzy koło niego, to promień rozchodzenia się odłamków po defragmentacji głowicy bojowej i tak, jeżeli nie zniszczy, na pewno znacząco uszkodzi i wyeliminuje takie radiostacje na kilkanaście godzin albo i na kilka dni. No to trzeba wymienić. Słucham z podziwem tego, jak mówi pan, o defragmentyzacji głowicy bojowej, bo to jest naprawdę bardzo fachowe. Defragmentyzacja głowicy bojowej. Bardzo mi się podoba to. Widzę, że zęby pan zjadł na artylerii. Miło się tego słucha. A teraz przejdźmy w takim razie do tego, na co wszyscy czekają. Otóż zostało dosłownie niedawno przeprowadzone przez siły ukraińskie precyzyjne też uderzenie na most na Dnieprze, most Antonowski. Ten most, pokażemy teraz Państwu mapę, znajduje się, jest to kluczowy, jedyny w zasadzie most, który łączy Cherson z drugą stroną Dniepru, tą południowo-wschodnią. Bardzo dużo się mówi o tym, że to jest tylko taki pierwszy strzał, żeby wyczuć, no ale zaraz rąbną z tego właśnie z Hajmarsa w ten most, most się zawali i garnizon rosyjski w okupowanym Chersoniu zostanie odcięty od reszty sił rosyjskich i to początek do kontrofensywy i zdobycia tego miasta. Czy uważa pan, że to jest słuszne? Takie przewidywanie. Oczywiście, że tak. Ze dwa miesiące temu bodajże na antenie Polsatu na podobne pytanie, jak czy nawet w RMF-ie to powtórzyłem, na podobne pytanie zadane przez redaktora prowadzącego stwierdziłem, że no, w świetle wiedzy, którą posiadam, doświadczenia,
kluczowym dla Ukrainy będzie odcięcie Krymu, czyli uniemożliwienie wojskom, które tam już stacjonują, a stacjonują już dość długi czas, bo to liczmy od 2014 roku, nie od 24 lutego, oraz odcięcie wszystkiego tego, co jest no, umownie na terytorium Ukrainy Zachodniej. Czyli te pododdziały, które gdzieś tam operują między Odessą, Chersoniem i w tym trójkącie i tu na dół Krym, są pozbawione sprawnego przegrupowania się, czy tam przerzutu w inny rejon działania na terytorium wschodniej Ukrainy. To będzie pierwszy warunek konieczny do tego, żeby Ukraina myślała w kategoriach sukcesu, jeżeli mówimy o kontrofensywie. Ja też podkreślałem wtedy na podobne pytania, że odzyskanie utraconego terenu, no to na pewno w pierwszej fazie będzie to wschodnia Ukraina, ten słynny Donbas, czyli Republika Doniecka i Ługańska i tutaj wyczyszczenie wszystkiego na północ od Kijowa i dopiero później, jeżeli zostaną nagromadzone odpowiednie siły, zostaną zgromadzone odpowiednie środki walki, można przystąpić do wyzwalania Krymu, co chyba będzie najtrudniejszą fazą tej operacji, która definitywnie powinna wtedy zakończyć konflikt rosyjsko-ukraiński. No dobrze, ale czyli rozumiem, że jeżeli chodzi teraz, co się może wydarzyć w najbliższym czasie, to przewiduje pan, że właśnie Cherson, czyli ten południowy wschód, będzie tym miejscem, gdzie Ukraińcy będą szukali szczęścia. Bo to jest ta dyskusja, czy Donbas, czy Cherson. Wie pan, w teorii i praktyce prowadzenia działań wojennych od wieków funkcjonują dwa pojęcia właściwie. Mylenie przeciwnika i wprowadzenie przeciwnika w błąd. Czyli trzeba robić wszystko, żeby przeciwnik nie zorientował się, gdzie jest mój główny wysiłek. Ja teraz autorytatywnie nie stwierdzę, czy Ukraińcy przyjęli sobie, że ten główny wysiłek będzie właśnie w okolicach Chersonia, czy jednak pójdą na tym kierunku Kramatorsk-Sywierodoniec. Niech to zostanie tajemnicą, trzymaną jak najdłużej, a Rosjanie niech się zastanawiają, gdzie to będzie. Bo to spowoduje, że Rosjanie muszą po raz kolejny rozłożyć siły. Jeżeli Ukraińcy zaatakują na tych dwóch kierunkach, jeden z nich na pewno będzie kierunkiem pomocniczym, który ani pan, ani ja tego nie wiemy. I nawet jakbym, cytując za klasykiem, wiem, ale nie powiem. No dobrze. Panie generale, dobrze. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeżeli HIMARS zerwie ten most Antonowski i jeszcze uda się tą drugą przeprawę na Nowej Kachowce przyblokować, to co? To po prostu rozumiem, że te siły rosyjskie, które znajdują się w mieście, ten przyczółek po zachodniej stronie Dniepru jest skazany po prostu na los armii Paulusa pod Stalingradem. Tak? Będzie musiał się prędzej czy później poddać, bo... Dokładnie, będą zmuszeni do poddania się, bo zostaną odcięci od dróg zaopatrywania i od jakiegokolwiek zaopatrywania. Ukraińcy tym zgrupowaniem, tą liczebnością, którą w okolicach Chersonia mają już obecnie zgromadzoną, są w stanie ich doszczętnie zniszczyć, nie bójmy się tego powiedzieć. Natomiast skoncentrują się na działaniach zupełnie gdzie indziej. I tak jak wcześniej powiedziałem, według mnie logika podpowiada, żeby ten Donbas odzyskać z dwóch prostych powodów. Całe zagłębie przemysłu zbrojeniowego jest tam i większość zasobów naturalnych Ukrainy jest położona właśnie tam. No, musimy wszyscy zdawać sobie sprawę z tego, że jest tam też największa grupa tych Ukraińców rosyjskojęzycznych i z tego, co różne serwisy podają, oni przeszli do tego trybu kolaborowania z armią rosyjską, co nie jest pozytywnym dla Ukrainy i będzie ciężko
doprowadzić do przywrócenia tak zwanego stanu pożądanego, który jest stanem określonym przez prezydenta Ukrainy. Czyli jest, wiemy o czym mówimy. To będzie dość ciężko. Tak, tu trzeba patrzeć realistycznie po prostu. Oczywiście wielu ludzi, jak nawet rosyjskojęzycznych, jak zobaczy, co to jest ten rosyjski mir, to przestanie, ale tęsknić za matuszką Rosją. Ale z drugiej strony oczywiście jest tam duża liczba potencjalnych sojuszników Rosji. Natomiast to jest pytanie, które muszę panu zadać, bo mi widzowie nie wybaczą. Ale jako artylerzysta, gdyby rzeczywiście udało się znieść te siły rosyjskie w Chersoniu, pójść dalej i odciąć to połączenie lądowe, które Rosjanie z Krymem sobie wybili, no to samo się nasuwa, że coś trzeba by zrobić z tym mostem krymskim, który też, wie pan, zapładnia wyobraźnię widzów. Proszę powiedzieć, czy kolejne uderzenie HIMARS-em to byłby ten spektakularny cel? Ja nie wiem, czy akurat HIMARS-e, bo skupiliśmy, ja wiem, że główny wątek dzisiejszego spotkania to HIMARS-e, ale nie zapominajmy, że amunicja precyzyjnego rażenia też dotyczy artylerii lufowej i aż się prosi, żebyśmy chociażby dla polskich krabów, tych, które są u nas i służą w polskich siłach zbrojnych, jak i tych, które działają bardzo sprawnie na terenie Ukrainy, właśnie dostarczyć amunicję precyzyjnego rażenia, no najlepiej rodzimej produkcji, bo w tym obszarze mamy już pewne osiągnięcia. Dobrze by było, żeby właśnie taki rodzaj amunicji został wprowadzony, bo od niego właśnie będzie zależało wiele w tych kolejnych etapach działań wojennych na terenie Ukrainy. Bo to niekoniecznie HIMARS-y cały czas muszą strzelać, bo wystarczy tu właśnie 2-3 kraby, które wykonają zadanie ogniowe do takiego obiektu, jakim jest most. Jego kompletnie nie trzeba niszczyć. Wystarczy, że odetnie się jedną lub drugą stronę, czy środek nawet mostu zostanie w taki sposób zniszczony, że przemieszczanie się ciężkiego sprzętu jest po prostu niemożliwe. Jeszcze raz podkreślam, niekoniecznie trzeba robić to HIMARS-em. Jeżeli się nie ma niczego innego, no to tak, to wtedy HIMARS-em możemy wykonać takie uderzenie, ale jeszcze raz, no, od dawien dawna, jeszcze jak służyłem w siłach zbrojnych, chcieliśmy, żeby równocześnie z wprowadzeniem kraba do użytkowania w siłach zbrojnych weszła też amunicja precyzyjnego rażenia, żebyśmy nie wystrzeliwali nie wiadomo ile tej amunicji, tylko 1-2 pociski i cel jest minimum obezwładniony. No jeżeli chcemy taki obiekt jak most, wiadomo, on ma swoją długość, szerokość i tak dalej, tych pocisków trzeba wystrzelić więcej, ale też się nie bawimy w strzeliwanie, tylko jest wystrzel, zapomnij, bo amunicja precyzyjnego rażenia daje nam tą gwarancję, że no, uchylenia nawet na donośnościach tych 40 kilometrów, no to jest 2-3 metry. To i tak trafiamy w most. O matko, no ładnie. To nie rzeczy niesamowite. U nas w Polsce są już takie pociski gotowe. Mhm. Tylko trzeba je wdrożyć. No to fajnie. Cieszę się, że Polak potrafi. Natomiast muszę powiedzieć, że domyślam się reakcji widzów w ogóle, kiedy powiedział pan, że tą wizję roztoczył polskich, czy też dostarczonych przez Polskę krabów niszczących most krymski i odcinających Krym od Rosji. No, wizja rzeczywiście niesamowita. No, czy można to też wykonać, bo strzelamy w filary z przeciwpancernych pocisków kierowanych, tych na przykład naprowadzanych na odbitą wiązkę laserową i też możemy filar mostu zniszczyć. To gama środków, które pozwolą na to, żeby skutecznie uniemożliwić Rosjanom zaopatrywanie swoich wojsk właśnie przez taki obiekt jak most, jest spora. Także to niekoniecznie musi być HIMARS. No dobrze, także duże możliwości. Ale dobrze, że już z niego strzelili, pokazali, nie ma problemu, trafiamy. Tak, także możliwości duże przed stroną ukraińską dzięki tym nowoczesnemu sprzętowi. Miejmy nadzieję, że będzie go więcej. I teraz byliśmy bardzo optymistyczni do tej pory, a teraz, panie generale, chciałbym wprowadzić pewien niepokojący wątek. Otóż
Już zasygnalizował pan to. Mowa o pociskach MGM-140 Atak AMS. Jeżeli coś pomyliłem, proszę mi wybaczyć. To znaczy, to są już pociski, które rozumiem też można wystrzeliwać z HIMARS-ów, ale one mają ten zasięg 300 km lub więcej. Rosjanie nawet w swojej telewizji straszą, że jeżeli Ameryka dostarczy tą straszną broń Ukraińcom, to będą musieli zająć Warszawę, czy nawet dojść do Odry, bo takie są głosy w Rosji. W związku z tym Rosjanie... Czym tam dojdą? No właśnie. Wiadomo, że to strachy na lachy, nomen omen, ale uwaga, Ukraina, znaczy Ameryka się nie kwapi. I teraz czytałem bardzo ciekawy wpis internauty, który tutaj przytoczę, że w zasadzie Ameryka, dostarczając te HIMARSy, kontroluje kompletnie drabinę eskalacyjną tego konfliktu. To znaczy, Ukraińcy mogą robić to, co im Amerykanie pozwalają. Krótko mówiąc, są trochę niejako na smyczy amerykańskiej. Amerykanie wyraźnie nie życzą sobie, na razie przynajmniej, żeby Ukraińcy posiadali broń o tak dalekim zasięgu, bo no co, nie chcą eskalacji konfliktu, nie chcą, żeby Ukraińcy tłukli w Rosję i mogli uderzać na cele na terenie Federacji Rosyjskiej. Jak pan, panie generale, to ocenia? Czy to jest taka pomoc, ale tam jest taka, jak w tych umowach bankowych, gwiazdka i pod spodem małym drukiem, że nie zrobicie nic, czego wujek sam nie chce, żebyście zrobili? Raczej bym poszedł w kierunku takim. Po pierwsze, Atakamsy są bardzo zaawansowaną technologią. Mimo, że one nie są rozwiązaniem z ostatniej, powiedzmy, no, z ostatniego pięciolecia, bo Atakamsy są już w użytkowaniu od pewnego czasu. Natomiast dalej stanowią coś, czym, no, ja szczerze powiedziawszy, jakbym był tym decydentem, który by miał podjąć taką decyzję, dać czy nie dać, bym się bardzo mocno zastanawiał, z podejściem, że raczej nie dawać. Nie dawać. Nie dlatego, że Ukraińcy mogą nawywijać, tylko dlatego, że no, oddaję coś w ręce, co stanowi mojego tak zwanego asa z rękawa. I wrócimy do wątku z początku rozmowy, gdzie czy to HIMARS, czy Krab dostaje się w ręce ruskich. I jest wtedy rozebranie tego na części pierwsze i praktycznie takie rakiety już są po tym fakcie mało skuteczne, bo ktoś szybko opracuje systemy, które może nie tyle będą zakłócały, ale Atakamsy na torze są zdecydowanie dłużej niż inne rakiety do wyrzutni, czy to MLRS, czy HIMARS. I skuteczność rażenia może być zdecydowanie mniejsza albo praktycznie spaść do zera, bo mogą być niszczone na torze lotu. Druga sprawa, no Atakamsy są bardzo drogie. To jest rakieta, gdzie, no ja nie znam precyzyjnych wartości liczbowych, ale w wielu materiałach, które czytałem, no to dwie rakiety Atakams do MLRS-a to jest równowartość wyrzutni. Oceniam, że wywiad amerykański we współpracy z wywiadem brytyjskim dostarczyli materiałów wywiadowczych, z których na chwilę obecną wynika, że tego rodzaju uzbrojenie nie jest jeszcze konieczne, ale należy liczyć się z możliwością szybkiego przerzutu kilku bądź też kilkunastu rakiet typu Atakams na terytorium Ukrainy, żeby definitywnie rozstrzygnąć losy kontrofensywy. Ja to tak oceniam. Może się mylę, śmiem twierdzić, że nie, no nie chciałbym tu robić siebie jakiegoś tam wielkiego proroka, bo absolutnie tak nie jest, ale logika tak podpowiada. Może te pieniądze, równowartość rakiet nie są tutaj kluczowym parametrem, jednak liczą się z tym Amerykanie i nie tylko. Natomiast ten parametr utrzymania w tajemnicy rozwiązań technologicznych i to, czy
teraz już, czy za jakiś czas te rakiety będą tam potrzebne, to są te dwa kluczowe, które w tej chwili są rozgrywane u decydentów politycznych. No tak, ale oczywiście to jest wojna z przedłużeniem polityki, w związku z tym, jak się... No, Żywis mówi, że jest to nawet polityka prowadzona tylko innymi środkami. Dokładnie, więc może akurat Amerykanie nie życzą sobie, żeby teraz Ukraińcy tymi rakietami też, nie wiem, część Rosji zamienili w gruzy, no bo mogą tą Rosję chociażby potrzebować w przyszłości na Pacyfiku, prawda? Gra jest między mocarstwami dynamiczna, więc coś innego to jest obrona Ukrainy, coś innego to już jest działalność zaczepna przeciwko Federacji Rosyjskiej. O tym się mówi. Panie generale, przejdźmy w takim razie, bo trochę z tego pytania i tego, co pan mówił, wypływa od razu to, o czym chciałbym z panem porozmawiać na końcu, to znaczy jeżeli rzeczywiście Amerykanie, no czy ze względu na cenę, czy ze względu na politykę, czy inne względy, no mogą w ten sposób dozować swoją pomoc, no to oczywiście odpowiedź jest taka, samemu trzeba to mieć. I teraz chciałbym przejść na końcu do tego, co się dzieje wokół naszej artylerii, jeżeli chodzi o polskie zakupy. Tu mam trzy pytania o trzy rodzaje sprzętu. Zacznijmy oczywiście krótko od tych HIMARS-ach. Już mówiliśmy o tym, odsyłem Państwa do poprzedniego pytania, no do poprzedniej naszej rozmowy, ale minister obrony narodowej złożył zapytanie na 500, tak? Tych wyrzutni. Czy to jest na tej zasadzie, że to jest, no rzucimy po prostu jakąś taką cyfrę astronomiczną, Amerykanie oczywiście powiedzą, że tyle nie są w stanie, dadzą powiedzmy 100-200 sprzedadzą, a my będziemy mogli powiedzieć wyborcom, no chcieliśmy, ale oni nie mogą nam tyle dać, czyli to jest rodzaj takiej zagrywki PR-owskiej, czy rzeczywiście myśli pan, że Amerykanie mogą nam dostarczyć i wyprodukować dla nas 500 wyrzutni HIMARS? Panie redaktorze, jestem więcej niż przekonany, że pan minister Błaszczak no nie bawi się w takie gierki w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, znajduje się Europa i znajduje się świat. Nie bawi się też w takie gierki no, z partnerem strategicznym naszego państwa, którym są Stany Zjednoczone i na zasadzie okej, no to rzucę sobie jakąś tam liczbę, co niektórzy komentują, że to przyzwyczajenie do 500+ i tam innych takich programów. Absolutnie nie, no to wynika z pewnych kalkulacji, to jest wpisane w ogólną koncepcję, odsyłam do lektury najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego, wiele rzeczy jest tam opisanych. No, tradycją u nas jest, że takie dokumenty się publikuje, a ich nikt nie czyta. Może nikt to przesadziłem i przepraszam tych, którzy czytają te dokumenty, ale grono osób, które je czyta, jest niewielkie. No, oczywiście są dokumenty, które mają klauzule tajne, bądź też ściśle tajne. No, to trudno tutaj naszych widzów i czytelników odsyłać do takich dokumentów, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale jeżeli ktoś przeczyta strategię bezpieczeństwa narodowego, przeanalizuje to, co zakłada wprowadzenie nowej ustawy o obronie ojczyzny. Tutaj programy zwiększenia liczebności sił zbrojnych. No przecież na Boga, ci ludzie muszą być w coś wyposażeni. Tworzone nowe dywizje, które będą, muszą mieć wyposażenie. Ja właśnie na fajnie, że pan mnie wtedy zapytał, poziom operacyjny musi mieć swoje środki do wsparcia działań w trakcie operacji połączonej i musi mieć też naczelny dowódca, bo ten musi pomagać w tych krytycznych fazach, etapach walki, gdzie przeciwnik uzyskuje powodzenie, to szczeble nadrzędne muszą dostarczyć środki, które będą wspomagały poziom taktyczny w prowadzeniu działań. Jeżeli ich nie mamy, to czym mamy wspomagać tych, którzy nie mają powodzenia w działaniach? Ja wiem, że najłatwiej jest powiedzieć, jak to było w przypadku obecnego szefa sztabu generalnego, generała Andrzejczaka, którego serdecznie pozdrawiam, że przegrał, bo Ruscy weszli tam w 4-5 dni i osiągnęli również tutaj Wisły i opanowali Warszawę. No to ja teraz tych, co tak pisali, pytam się, co się stało na Ukrainie. Ale zaraz, panie generale, mówi pan o tej grze wojennej słynnej, tak? Która nie wyszła. Tak. To głośno o tym było, ale panie generale... Jeżeli ktoś sobie tak scenariusz układa i wrzuca
żeby udowodnić, bo jak ja bym teraz z panem rozmawiał i pan mi zadaje pytanie, ja zaczął odpowiadać takim wysublimowanym językiem artyleryjskim i zaczął panu mówić o stosunkach zamiany, widłach bocznych, zadaniu geodezyjnym zwykłym, odwróconym i tak dalej, no to bym pan powiedział albo brał coś, albo jest jeszcze na bombie. No dobrze, panie generale. No, ale nie o to chodzi. No. Rozumiem, oczywiście, że tak. To przypomnę. Ale szacunkiem dla tych, którzy tą grę wojenną wymyślili. Tak, przypomnę państwu, że to była słynna gra wojenna, jakiś czas temu przeprowadzona, w której myśmy się bronili, Rosjanie atakowali i wyszło tak, że w 5 dni chyba doszli do Warszawy i był szok i prasa o tym pisała i było bardzo o tym głośno. Ale, panie generale, dlaczego ja zadałem to pytanie o te 500 wyrzutni? No bo sam pan powiedział, że 100 to byłoby spełnienie marzeń i Ukraina mogłaby tych Rosjan zamieść. Teraz nagle 500 i przypomnę, że Amerykanie mają tam 400 ze sporym ogonkiem. To co, polska armia miałaby mieć więcej? Nie, panie redaktorze, małe sprostowanie. Amerykanom dotychczas udało się tyle wyprodukować. Nie mogli wyprodukować. No właśnie, więc po pierwsze pytanie, czy minister Błaszczak wziął pod uwagę możliwości produkcyjne amerykańskie i ich chęć, w ogóle dla siebie też muszą produkować, a dwa, czy polska armia nie będzie wyglądała jak Papaj, pamięta pan tego marynarza, chudy facet z wielkimi bicepsami, czyli jakiś taka groteska, no. Ale po szpinaku, po szpinaku. Panie redaktorze, szanowni państwo, program HOMAR, per analogia, mówimy tutaj właśnie o wyrzutniach HIMARS, bo one zostały wybrane jako główne ogniwo tego programu. To nie jest program na pół roku. To jest program rozłożony w latach. Jak słusznie pan zauważył, to było zapytanie o możliwość. Jak podczas pierwszego programu rozmawialiśmy, nawet jakby Amerykanie powiedzieli OK 250. No 500 daje nam liczbę około 27 dywizjonów, 250, no tutaj byśmy musieli kombinować trochę, no żeby nie było 13, bo ja uważam, nie to, że jestem przesądny, ale zawsze mnie uczono, że 13 to jednak pechowe, no to żeby nie było 13, to albo 12, albo 14 dywizjonów. Ja też wtedy, nie chciałbym się zbytnio powtarzać, ale wtedy też wspominałem, że będąc jeszcze w BBN-ie robiliśmy kalkulacje i analizy dla prezydenta Dudy, gdzie wskazywaliśmy, że no, na tamtą sytuację, to był rok, początek roku 2019, liczba 15 dywizjonów byłaby czymś, co by mogło podnieść znacząco nasze możliwości w tej zdolnościach sił zbrojnych, jakimi są właśnie wojska rakietowe. Byłoby to moje spełnienie moich marzeń, czyli odtworzenie wojsk rakietowych w Polsce. Mimo, że nie jestem rakietowcem, bo jestem artylerzystą i to na dodatek po danach. Bardzo dobrym sprzęcie, nomen omen. Ale byłoby to spełnienie, bo miałem takie marzenie, żeby odtworzyć te wojska rakietowe. Wiele rzeczy w tym obszarze zostało zrobionych. Nie udało się, decyzje polityczne były inne. Okej. Mam nadzieję, że powrócimy do tego wątku i w momencie przybycia do Polski pierwszego dywizjonu HIMARS-owskiego wróci ktoś do tej koncepcji odtworzenia wojsk rakietowych w Polsce i zostaną one tak zbudowane, żeby dać nam tą siłę adekwatnej odpowiedzi, jeżeli coś by się stało. No tak, to jest to, o czym pan właśnie mówił, wracamy, czyli HIMARS-y jak bomba atomowa, no bo rzeczywiście jak hukniemy z takiej ilości wyrzutni, to pustynia zostanie, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że wojska czy też artyleria to rakiety, ale też artyleria lufowa i tutaj pojawiają się, no jesteśmy wszyscy zachwyceni naszymi krabami, kraby robią robotę, ale kiedy poczytać między wierszami, to pojawiają się jakieś problemy. To znaczy, punkt pierwszy, krabów tam jest chyba 80, z tego co wiem, mniej więcej w polskiej armii, 18 oficjalnie pojechało na Ukrainę i Ukraińcy domagają się zapasowych luf, których my nie mamy, więc pytanie, z czego będziemy je wykręcać, ale zaskakująca, no ale krótko mówiąc, kraby są dumą polskiej armii, no bo są produkowane w dużej części w hucie Stalowa Wola. A tymczasem teraz rząd zapowiada, że zamierza kupić 150 bardzo podobnych haubic samobieżnych K9 w Korei. To jaki to ma sens? Nie możemy wyprodukować więcej krabów, panie generale? No, ma to sens i ja to postaram się wyjaśnić. Nie wiem, czy mi się uda, zakładam, że uda mi się to wyjaśnić. Po pierwsze, panie redaktorze, no,
czy mamy problemy. To, czy mamy odkówki na lufy, tych informacji się nie ujawnia. Z tego, co ja mogę powiedzieć, to odkówka, jak dobre wino, powinna leżakować. Ona powinna ileś odleżeć i dopiero wtedy, i to nie jest absolutnie żart, bo tak wygląda proces technologiczny wytwarzania dobrej, nowoczesnej lufy. Ona powinna odleżeć swój czas i dopiero wtedy poddaje się im taką odkówkę kolejnym procesom wytwarzania lufy. Powiem jedno, Huta Stalowa Wola ma jedną z najlepszych lufowni w Europie. Łącznie z tym, że jest w stanie na chwilę obecną prowadzić proces autofretażu, to jest wzmacniania tej wewnętrznych ścianek lufy, gdzie znacząco przedłuża się żywotność lufy. Oczywiście żywotność lufy jest liczona w zależności od technologii, jaką wykorzystano, materiału, z których jest robiona lufa. Jest to od 1000 do 4000 szałów i taka lufa już powinna być wymieniona. Oceniam, że Zachód wie o tym, że te lufy o długości 52 kalibrów, które są najtrudniejsze do wykonania, ponieważ materiały, które są użyte, bo sama długość, zachowanie stabilności i tej osi podłużnej przewodu lufy, no to wymaga zaawansowania takich środków w postaci i stopów, i maszyn, które służą do obróbki na koniec tego autofretażu, gdzie po pierwsze mamy to wydłużone w czasie, po drugie no trzeba dostarczyć takie materiały. Trzeba dostarczyć. Huta Stalowa Wola na pewno na chwilę obecną osiągnęła pełną zdolność do wytwarzania podwozi, ale bo ma swoją zrobotyzowaną linię technologiczną, gdzie może te podwozia typu K9, bo przecież to żeśmy kupili. Tutaj chciałem też sprostować, to podwozie zostało znacząco przez nas przerobione, bo pierwszy krab, który był osadzony na K9, jak przyjechała delegacja koreańska, ja się pochwalę tutaj, będę nieskromny, byłem pierwszym żołnierzem, który krabem jeździł w ogóle, nowym, tym pierwszym krabem na podwoziu K9. To była zdziwiona, że my żeśmy tak przerobili to podwozie. Bo dołożyliśmy tam klimatyzację, dołożyliśmy cały system przeciwpożarowy, co najważniejsze, dołożyliśmy agregat prądotwórczy, który zasila wszystkie systemy kraba, czyli krab nie musi mieć włączonego silnika głównego, tego trakcyjnego, wystarczy, że agregat chodzi. I teraz zdolność Huty Stalowa Wola do produkcji jest 24 krabów rocznie. To teraz, jeżeli oddaliśmy 3 dywizjony na Ukrainę, to te 3 dywizjony trzeba natychmiast czymś uzupełnić. I to nie jest tak, jak co niektórzy mówią, że pan minister Błaszczak siedzi na Allegro i kupuje sprzęt. Absolutnie nie. Tą zdolność natychmiast trzeba uzupełnić. Jeżeli Huta Stalowa Wola, nawet biorąc pod uwagę, odpali system 3-zmianowy produkcji, nie będzie w stanie tego w tak szybkim czasie uzupełnić. Biorąc pod uwagę wiele zbieżności pomiędzy K9 a krabem, mówimy tu o K9 Thunder już jako haubicy w całym konglomeracie, to jest to jak najbardziej słuszne, bo będzie logistyka mniej więcej ta sama, te same systemy metryczne, dokładamy tylko swój system kierowania ogniem i praktycznie mamy gotowe, bo różnic w posługiwaniu się tymi działami będzie niewiele. Jeżeli mamy obsługi działu przeszkolone już na kraby, to dostosowanie się do nowej haubicy K9 Thunder będzie kwestią, no powiedzmy, no miesiąca, może 2 maksymalnie. Ale szanowni państwo, nie to, żeby usprawiedliwiać decyzje polityczne, tylko z punktu widzenia zdolności sił zbrojnych, ja oceniam to jako jak najbardziej słuszną decyzję. Kupno haubic K9 Thunder jest zakupem, który pozwoli na natychmiastową implementację tej haubicy w siłach zbrojnych. Dlaczego? Dlatego, że firmy koreańskie wyprodukowały tych haubic przeszło 1000 i są w stanie natychmiast nam je dostarczyć do Polski. Rozumiem. Dobrze, panie generale. No ale krótko mówiąc, miejmy nadzieję, że te plany się zostaną zrealizowane, czyli powiedzmy ostrożnie, kilkaset HIMARS-ów, 150 haubic
K9, do tego Huta Stalowa Wola będzie produkowała 24 co najmniej kraby rocznie, czyli co, panie generale, za parę lat spełni się to pana marzenie i Polska będzie potęgą artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej. I chyba tego możemy panu życzyć na końcu, ja i wszyscy widzowie Historii Realnej. No mam taką nadzieję, powiem tak, no wszystko powyżej 15 dywizjonów Homarów będzie jak najbardziej na im plus. Wyrzutnie wyrzutniami musimy się jeszcze skupić na innej tej otoczce systemowej, która powoduje, że te wyrzutnie mają swobodę manewru, mogą sobie działać, realizować zadania z amunicją precyzyjną, i to wyrzutnie, i artyleria lufowa. Musimy stwarzać wiele innych sytuacji, w których technologie będą dostarczane. No, nie byłbym sobą, bo kieruję spółką Hołki, która robi rozwiązania ICT do zarządzania ruchem dronów, i za chwilę dojdziemy do momentu, gdzie no, z naszych rozwiązań korzysta m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która jako pierwsza w Europie wdrożyła system PANSA UTM do dekonfliktacji przestrzeni powietrznej. Dojdziemy do momentu, że tych dronów będzie mnóstwo w powietrzu i trzeba będzie nimi zarządzać. I tu też możemy się poszczycić, tutaj cytując za panem redaktorem, Polak potrafi. Polak zrobił pierwszy taki system w Polsce. Absolutnie nie chodzi tu o mnie, bo to jest grupa programistów, fanatyków, którzy takie rozwiązanie zrobili. Jesteśmy w stanie już na chwilę obecną lokalnie zarządzać przestrzenią powietrzną. Mało panu powiem, tu się pochwalę, znowu, że będę nieskromny. Jesteśmy w stanie identyfikować drony i wskazywać, który jest wróg. O, to bardzo ważne. Panie generale, to teraz... Więcej nie powiem. Dobrze. Bo nie mogę. Nie będziemy od pana wyciągać tych tajemnic, ale proszę pana o puentę dzisiejszego spotkania. To znaczy, co by pan powiedział takim widzom, którzy po wysłuchaniu pana dzisiejszego wystąpienia powiedzieliby: Matko Boska, kilkaset Himarsów, mnóstwo haubic samobieżnych, to będzie kosztowało grube miliardy, obsługiwać będą to tysiące ludzi za drogo, marnotrawienie pieniędzy podatników. Po co nam jest, panie generale, w ogóle ta artyleria? Artyleria Bóg wojny, więc bez artylerii, tak jak to mówiłem wcześniej, to wojna jest zwyczajną bijatyką i do niczego spektakularnego nie dochodzi, czyli ani jedna, ani druga strona nie osiągnie założonych celów. Szanowni Państwo, tak, sytuacja jest bardzo ciężka. Tą sytuację jeszcze determinuje fakt rosnącej inflacji, i to nie tylko u nas w kraju, ale jest to trend ogólnoświatowy. To troszeczkę komplikuje, natomiast popatrzmy na to, że nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele są w bardzo ciężkiej sytuacji, w tragicznej, katastrofalnej sytuacji. Jeżeli teraz my i Zjednoczona Europa w ujęciu tym transatlantyckim razem z partnerem amerykańskim nie pomożemy, czyli nie zapewnimy w dłuższej perspektywie czasowej dostaw zarówno środków walki, jak i amunicji do nich, Ukraina przegra to. To przegra. Poza tym, jeżeli mówimy o takich ilościach, to popatrzmy na to, że nie tylko będzie wszystko kupowane gdzie indziej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Korei, czy w innym państwie, ale to też znacząco wzmacnia potencjał polskiego przemysłu obronnego. I wyrzutnie Piorun. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy słyszeli o sukcesach Pirata. Mam nadzieję, że za niedługo usłyszymy właśnie o amunicji precyzyjnego rażenia wyprodukowanej w Polsce, która będzie dostarczana właśnie między innymi na Ukrainę, i też inni potencjalni klienci się tym zainteresują. Popatrzmy, jaką robotę zrobił Krab na Ukrainie, jaką robotę zrobił Piorun. No przecież wszyscy teraz pytają, gdzie to można kupić. No dobrze, ale rozumiem, że... Rozum jest, że okaże się, że my nie będziemy w stanie tego produkować. No tak, to gorsza strona tej sprawy. Rozumiem, że powiedział pan o tym losie Ukrainy, bo ta artyleria jest potrzebna nam po to, żebyśmy tego losu uniknęli, bo dużo się mówi o tym, że dzięki takiej potwornej sile rażenia możemy po prostu Rosjan w ogóle nie wpuścić do nas i nie przeżywać tego, co Ukraińcy.
Mało tego, no ja bym się głęboko zastanawiał, jeżeli bym miał kogoś zaatakować i bym wiedział, że mój potencjalny przeciwnik dysponuje taką siłą rażenia, takim potencjałem rażenia, czy aby na pewno warto tam wchodzić, no, żeby dostać łupnia i wyjść i blamasz totalny, no, to za chwilę się stanie na Ukrainie. No, Ruscy będą musieli powiedzieć, no sorry, spuścili nam łomot. No. No i mocne słowa na koniec. Moim gościem był generał Jarosław Kraszewski, artylerzysta, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii. Bardzo dziękuję panie generale za tą fachową rozmowę. Dziękuję panie redaktorze po raz kolejny za zaproszenie. Oczywiście pozostaję do dyspozycji. Państwu dziękuję za obejrzenie naszego programu. Ja również bardzo państwu dziękuję za obejrzenie naszego programu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wspierajcie Historię Realną, bo dzięki wam zachowujemy niezależność i możemy działać tak jak teraz, czyli bardzo prężnie, robić premiery, rozmawiać z takimi fachowcami jak pan generał. Dzięki wam działamy. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Przypominam, że zamknięta grupa na Facebooku z dodatkowymi treściami jest dla wspierających i patronów. Historiarealna.pl to nasza księgarnia internetowa, gdzie są kubki, koszulki firmy Ready Bet zrobione specjalnie dla nas i książki moje. Kciuk dla Zarysu i kciuk dla Legimi. Zarys to fundacja, która wysyła ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę, a Legimi to księgarnia, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Wspieramy obie te organizacje i działamy razem. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.